dzieje. O, co się dzieje? Co to? Racing Point stoi bokiem. Franciszek, który spadł przez ten udany atak po wewnętrznej, w szóstym zakręcie. Jezu, to zarzuciło Steba ze strunem. Aj! Wojtek Tygrys wygrywa nam wyścig o Grand Prix Brazylii i oficjalnie zostaje mistrzem świata. Możliwości zaatakować klapka, teraz Max Tro atakuje klapka i czy tutaj zawodnicy zostają sobie miejsce? Zewnętrzny jeszcze to utrzymał, ale tutaj trzymał się wnętrze i obrócony. Myślę, jeszcze suchy! No a materiał, 5 pozycji w dół. Teraz Schulz będzie! Jakieś kolizji, karambole teraz! Co się stało? Duany i Kagurkowego i tutaj w ogóle... Oj, teraz Kagurkowy! Oj! Tam się obraca jeszcze Iguana! Dobry wieczór, tym razem we wtorek, godzina... start wyścigu został przesunięty o 24 godziny, tym razem startujemy we wtorki o godzinie 20. eSport Racing Series zaprasza na Grand Prix Włoch, czyli 10. rundę sezonu 5. Dzisiaj z budki komentatorskiej witają Was Sławomir Hejki-Myszkowski oraz Jacobix. Dobry wieczór. Dobry wieczór, 16 kierowców dzisiaj w stawce, no i zobaczymy, komu uda się dzisiaj zdobyć pole position. Poli w tym momencie na okrążeniu pomiarowym, także zobaczymy, co uda się wyciągnąć z tego pierwszego okrążenia przez kierowcę McLarena, ale były jakieś problemy bicepsa, który wypadł pomiędzy zakrętami Lesmo, w sekcji Lesmo, ale teraz... Jak widzimy, jedzie dalej, opony miękkie w jego samochodzie, może jeszcze będzie próbował na tych samych gumach wykręcić kolejny czas tej sesji. Daftul na trzecim miejscu, no ale oczywiście wszyscy kierowcy bez czasów. Napędza się teraz Daftul za tylnym skrzydłem Master Bolsa, więc zanosi się na dobry czas kierowcy Renault. Pierwszy na mecie jest jednak Poli. On jako pierwszy ukończył okrążenie, więc jest naturalnie na pozycji lidera na ten moment, ale to pewnie lada moment się zmieni, chociaż większość stawki zjechała do boksu, chociaż nie. Mamy poprawę, oczywiście Patryk Krutej, no kto jak kto, ale on na pierwszą pozycję wskoczyć musiał. Czas minuta 18 i prawie 0,2, ale jeszcze się łapie w tą barierę 1, więc naprawdę konkurencyjny czas na ten moment. Myślę, że może spokojnie z tym czasem myśleć o starcie z czołówki, tym bardziej, że dzisiaj możemy przypomnieć, iż nie ma na starcie Zonesa, czyli lidera klasyfikacji generalnej, nie ma także Schultesa, który w ostatnim czasie był naprawdę konkurencyjny, a także nie ma Nioka, czyli kolejnego zawodnika tej, powiedzmy, dość szerokiej czołówki. Na metę wjeżdżają kolejni zawodnicy, Camacho, oj proszę, Bogin przebija czas Patryka Krutyja, minuta 18.1, ale to jest około 0,08 lepszy czas. No, szykuje się nam konkretna batalia. Dzisiaj w zespole Ferrari jedzie Camacho, także to będzie jego bodajże pierwszy wyścig w tym sezonie eSport Racing Series, jeszcze za kierownicą czerwonego samochodu, kierowca z numerem 87 w tym momencie na pozycji czwartej. No i to jego aktualne okrążenie zaliczone. Nie będzie Patryk Krutej na pozycji numer 2, teraz będzie rozpoczynał kolejne kółko, czy będzie zjazd do alei serwisowej. Jest zjazd do swoich mechaników, Master Balls teraz na okrążeniu pomiarowym, zobaczymy, jaki będzie rezultat. Też jest jednak zjazd tutaj do alei serwisowej. Zobaczymy, jak popisze się dzisiaj rejsu, który na dosyć
taką surową dawkę pecha, nie może narzekać. Oczywiście jeśli by tego pecha mieć chciała, na pewno nie chce. No niestety te ostatnie wyścigi nie kończyły się dla niego dobrze. Dzisiaj będzie miał okazję się odkuć. Monza to tor, który jest lubiany przez większość kierowców. No w zasadzie chciałoby się powiedzieć, że przez wszystkich, chociaż na pewno znajdzie się ktoś, kto tego toru zwyczajnie nie lubi. Jednakże no myślę, że i dla Reisa tutaj będzie bardzo łatwo się przyzwyczaić do dzisiejszej nitki, no i być może wykręcić jakiś dobry czas w kwalifikacjach i później pojechać dobrze w wyścigu, a tutaj o wyprzedzanie jest bardzo łatwo, więc Reisu, o ile nawet w tych kwalifikacjach nie spisze się zbyt dobrze, to szanse podczas dzisiejszej rundy będzie miał szansę oczywiście na jakąś wysoką punktowaną pozycję. Vettel w tym momencie na pozycji trzeciej, kierowca Williamsa przebił już jakiś czas temu Camacho, Leper na pozycji piątej, Daftul jest siódmy, szósty i Reisu teraz właśnie przeskoczył Daftula. Reisu na pozycji numer 6 i około sekunda straty do lidera. Co ciekawe, Reisowi skończyło się paliwo, akurat jak wychodził z paraboliki gdzieś tam mniej więcej na linii wjazdu do alei serwisowej. Skończyło mu się paliwo i nagle jego bolid po prostu odciął mu moc, więc no, myślę, że tutaj pozycje wyżej mógłby być i troszeczkę mu współczuję, bo jak on się tak będzie teraz toczył do tych boksów, to myślę, że w alei serwisowej zobaczymy go no, za 2 minuty. Coś takiego, tutaj sporo czasu straci kierowca. Jeszcze tutaj Racing Point, oczywiście nie Astona Martina, jesteśmy świeżo po testach, więc przyzwyczajając się do tych nowych nazw możemy zapomnieć o starych, a tutaj bardzo niebezpieczna sytuacja, bo Reisu bez tego paliwa no, toczy się po to, że mały włos nie zgarną nam Camacho. Bullion na pozycji 13 tymczasem będzie właśnie próbował wykręcić pierwsze okrążenie pomiarowe. Mamy w tym momencie 7 zawodników bez czasu. Master Boss opuszcza sesję gry, więc jakieś problemy z połączeniem internetowym. Miejmy nadzieję, że do sesji za moment wróci. No i Bullion teraz z lekkim poślizgiem wyjeżdża z drugiej szykany. Teraz sekcja Lesmo i za moment włączenie DRS-u w tej drugiej strefie. Zobaczymy, jaki to będzie rezultat, czy będzie gdzieś w okolicach pierwszej szóstki Bullion. Na razie to jego okrążenie bez zarzutu, ale jednak Ascari poza torem, wyraźnie poza tor, tam wyjechał kierowca Alfa Tauri. A ostatnio podczas właśnie Grand Prix Włoch w Formule 1 wygrał kierowca Alfa Tauri, Pierre Gasly, więc może na jakieś szczęście też będą liczyć kierowcy tego właśnie teamu w eSport Racing Series. Camacho na pozycji 6, więc no, również zanosi się na jakąś wysoką pozycję. Być może jakiś włoski zespół będziemy oglądać dzisiaj na podium. Master Balls już wraca do sesji, więc te problemy zostały już naprawione. Bogin teraz na okrążeniu pomiarowym, zobaczmy. Tak jest, Bogin po pierwszym sektorze drobna strata, po dwóch sektorach również nie ma poprawy, jeszcze jest ścięte okrążenie, więc wicelider klasyfikacji generalnej na pewno uda się do alei serwisowej teraz. To samo czyni Daftul, za Daftulem to chyba Camacho jedzie, tak jest. Camacho kółko skończy. Chyba się poprawi, tak jest, zanosi się na poprawę o 44 tysięczne dokładnie. Oj, i proszę bardzo, mamy Lepera. I Leper chyba tutaj ścianę zaliczył. Za Ascari, zobaczymy to z pokładu Bulliona i jest poza torem samochód Hasa. No i maksymalnie 7 miejsce wyciągnie z tych kwalifikacji Leper, a Bullion teraz kończy, wjeżdża w parabolikę i zobaczymy, jaki będzie rezultat kierowcy Alfa Tauri. Wjazd na prostą, start meta. No i zobaczmy. Czwarta pozycja Bulliona, 0,2 sekundy straty do lidera. Naprawdę dobre okrążenie, dobry czas, troszeczkę powyżej takiego
jego standardowego poziomu, więc to cieszy. Kolejny kierowca, który włączy się może dzisiaj do walki o podium. Mamy troszeczkę uszczuploną tą czołówkę, tak jak już wcześniej wspomniałem, więc no, może znajdzie się ktoś troszeczkę mniej spodziewany na pudle. Mamy właśnie Grand Prix Włoch, pamiętamy, jak już wspominałeś, zeszłoroczne wydarzenia z tego toru, więc myślę, że nikt by się nie obraził, gdyby i u nas w grze podziało się coś niestandardowego. A tymczasem możemy jeszcze spojrzeć na szybko na klasyfikację generalną, w której prowadzi nieobecny Zones. 156 punktów na jego koncie, 141 na koncie Bogina, Patryk Roty 127, także dzisiaj zanosi się na to, że Zones zostanie pozbawiony tego pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej, ale będziemy jeszcze zaglądać tutaj po sesji kwalifikacyjnej. Żółta flaga w sektorze trzecim, problemy Buliona, problemy także Bicepsa, który dosyć niefortunnie rozpoczął kolejne okrążenie, próbę wykonania kolejnego okrążenia, bo Biceps jeszcze żadnego oficjalnie okrążenia nie zaliczył, więc będzie musiał to swoje kółko najszybsze wykręcić nieco później, bo jednak ten pierwszy sektor pozbawiony tej szybkości, na pewno tam stracił 2, może nawet 3 sekundy i teraz też kilka razy wyjechał na trawę, jak widzieliśmy. Patryk Kruty, pozycja numer 2. No i jest jednym z faworytów do zwycięstwa w dzisiejszym wyścigu. Udało się wygrać tydzień temu podczas Grand Prix Węgier. No i teraz jest właściwie faworytem do zwycięstwa, jednym z faworytów do zwycięstwa w klasyfikacji kierowców. Jeśli Zones opuści oprócz dzisiejszego wyścigu także któryś kolejny, to może ten sezon skończyć na drugiej czy też trzeciej pozycji, bo cały czas w grze są Bogin oraz właśnie Patryk Kruty. Kimis niestety przez nieobecności, no i też powiedzmy sobie szczerze, słabsze wyścigi, no jest jednak w tej słabszej dyspozycji, jeśli chodzi o ostateczną punktację. Vettel, jak widzimy, na pozycji trzeciej, Zmora w tym momencie piąty, no i jak widzimy, bez poprawy w pierwszym sektorze, pierwszy sektor na żółto i problemy teraz na wyjeździe z pierwszego Lesmo. Problemy na swoim pomiarowym kółku miał także Patryk Krutej na wyjściu z Oskarii, dość konkretnie zarzuciło jego bolidem, złapał trawę, na szczęście uniknął bandy, ale nie pozwoliło mu to poprawić czasu okrążenia, więc ostatecznie zameldował się w boksie. No i pytanie, chyba jeszcze jeden wyjazd się szykuje, tak samo Bogin, więc ta walka o pole position jeszcze dzisiaj nie jest skończona, ale cały czas górą tutaj Bogin i u niego jest także przewaga psychologiczna, on wystarczy, że utrzyma to, co ma, to Patryk Krutej musi atakować i to po jego stronie są, powiedzmy, wszelkie nerwy, ale z drugiej strony, czy to pole position na Monce ma aż taką wagę, z drugiej strony to jest naprawdę długi dojazd do pierwszego zakrętu, więc na starcie może się tak dużo zadziać, że wyniki tych kwalifikacji będą miały naprawdę marginalne znaczenie. Dokładnie tak, jednakże jeśli już któryś z kierowców odjedzie na tych pierwszych okrążeniach, to później będzie miał bardzo łatwy ten pierwszy stint, nie będzie musiał się przed nikim bronić i jeśli też na pozycjach 2, 3, 4 będzie jakaś walka, to no wtedy kierowca na miejscu numer 1 bezproblemowo będzie mógł odjeżdżać, nie będzie tracił cennego czasu. A tutaj jeśli chodzi o walkę, to tego czasu traci się naprawdę bardzo dużo, chociaż właśnie lider wyścigu nie może skorzystać z systemu DRS, chyba że będzie kogoś dublował i przy przejeździe przez pomiar DRS-u zmieści się w jednej sekundzie do kierowcy dublowanego, to wtedy ten system DRS będzie mógł w swoim samochodzie odpalić, no ale jednak jest to dosyć krzywdzące, szczególnie na tym torze, bo jednak Monza posiada bardzo długie proste i tutaj prędkość przy końcu tych prostych jest bardzo, bardzo kluczowa. No tak jest, tutaj w wyścigu tak naprawdę liczy się tylko to, żeby utrzymać się w DRS-ie, tak zwany pociąg DRS-u,
tworzy się zazwyczaj przez na długości całej stawki. Tutaj jeśli ktoś wypadnie z DRS-u, to może zapomnieć o jakimkolwiek dobrym wyniku, bo tutaj DRS to tam naprawdę wszystko, no, co potrzeba. No, nic więcej, mało zakrętów, same proste, więc naprawdę DRS i wystarczy to, żeby sobie dojechać gdzieś tam wysoko. No i trzeba też wystrzegać się kar, tutaj dość łatwo złapać mimo wszystko jakiekolwiek ostrzeżenia. Dużo tarek, dużo wierzchołków, dużo szans, żeby przysiąść sobie ten tora. Na kolejnym kółku pomiarowym Patryk Krutej właśnie zaczął. Nieźle przejechał pierwszą szykanę, więc myślę, że jest tutaj szansa na jakieś drobne poprawy, ale to naprawdę będą drobne zyski, a nawet drobne straty. 35 tysięcznych po pierwszym sektorze. Druga szykana też przejechana nienagannie, ale no, potrzebuje troszeczkę więcej niż to, co prezentuje aktualnie. Ale widzieliśmy, z jaką precyzją kierowcy pokonują tę drugą szykanę. Tam znajdują się cały czas na torze, czyli dotykają jeszcze kołami tej białej linii. I jak precyzyjnie zawodnicy muszą przejechać, żeby nie dostać żadnej kary, a jednak przejazd, nie dotykając tarek, jest bardzo kosztowny czasowo. Tutaj tak naprawdę mały błąd może sprawić, że okrążenie będzie niezaliczone. Widzieliśmy sporo niezaliczonych czasów, na przykład w sekcji Ascari. Tam kierowcy prawdopodobnie będą zbierać najwięcej kar. No a teraz najszybsze okrążenie w tej sesji kwalifikacyjnej. Jako pierwszy poniżej bariery minuta 18, Patryk Krutej, w tym momencie miejsce numer 1. Na swoje okrążenie zaczyna właśnie Bogin, więc on wie wszystko, bo Patryk Krutej już poprawiać się nie będzie. Karty są w ręce Bogina, a on musi tutaj dobrze je rozdysponować. Nieźle przejechał pierwszy szykanę, ale do poprawy jest aż 1,5 dziesiątej. To dość sporo czasu do urwania, ale wierzę w to, że może da radę, bo patrząc na to, w jakiej jest formie, czemu nie? No tak, a pamiętamy strategicznie świetny występ podczas wyścigu na Węgrzech. Bogin mógł sięgnąć po zwycięstwo, no ale jednak jazda na wolniejszych oponach spowodowała, że musiał, no powiedzmy sobie szczerze, oddać pozycję Patrykowi Krutejowi. Już tam nie mógł pod koniec wyścigu pozwolić sobie na walkę z nim, ale jednak start z ostatniej pozycji i świetne wykorzystanie warunków panujących na torze. No to zdecydowanie pokazuje nam, że mamy tutaj do czynienia ze świetnym zawodnikiem, jakim jest właśnie Bogin, który teraz wjeżdża w parabolikę. Prosta startowa przed nami i zobaczymy, jaki to będzie rezultat w wykonaniu kierowcy Mercedesa, czy będzie tutaj pole position, drugie miejsce jednak, ale też poniżej minuty 18, także w tym momencie Patryk Krutej na pole position, czekamy jeszcze na Camacho, który może swój czas poprawić, ale tutaj jednak no powiedzmy sobie szczerze, już nieco fakty wyprzedzając, Patryk Krutej na pole position do dzisiejszego wyścigu Grand Prix Włoch. Camacho zjeżdża do alei serwisowej, więc tutaj już nic tak naprawdę nie powinno się wydarzyć, ale jeszcze może, bo biceps w tym momencie na premierowym, a on jeszcze żadnego kółka dzisiaj nie wykręcił. Biceps jednak się wycofuje, także już możemy to powiedzieć. Patryk Krutej z pole position do dzisiejszego wyścigu, ale zobaczmy, jaka mała różnica jest między kierowcami, bo to widzimy 0,05 sekundy tylko. No tak jest, dość chaotyczna ta końcówka, dużo się działo. Tam w międzyczasie jeszcze Master Balls wskoczył na trzecie miejsce. Po tych problemach z połączeniem wrócił do gry i jest na trzecim miejscu. Za swojego kółka pomiarowego rozbił się z kolei Vettel, więc nie miał okazji się poprawić i tak jak widzimy, to oznaczało pozostanie na czwartej pozycji, tak więc pierwsza linia do wyścigu Grand Prix Włoch to Patryk Krutej i Bogin, w drugiej Master Balls i Vettel, w trzeciej dość nieoczekiwany moim zdaniem skład Bullion i Zmora, dość ciekawy układ kierowców, czwarta linia to Camacho i Iceman Biali, czołową dziesiątkę dopełniają Rejsu i Leper. Drugą otwiera Skiadr, dalej jest Skiller, Seb, Poi, Daftul, Kimis oraz Biceps bez czasu. Ciekawe, że Kimis tak daleko. Myślę, że to ponownie może być jakaś gierka strategiczna i próba startu na odwrotnej strategii do największych rywali z czołowej dziesiątki. No, Kimis już
nieraz popisywał się świetnymi strategiami podczas wyścigów. No i zobaczymy, czego możemy się spodziewać po tym dzisiejszym. I zobaczmy właśnie, jak wygląda jeszcze raz klasyfikacja generalna kierowców. Zones Bogen, Patryk Krudy, i tak prezentuje się pierwsza trójka. Zones dzisiaj może zostać zdjęty z tego pierwszego miejsca przez Bogina, który na pewno bardzo chętnie by zasiadł na pozycji numer 1. Patryk Krutyj ma szansę dzisiaj na znaczne przybliżenie się. Schulte jest 91 punktów, ale on dzisiaj nie jedzie. Kimis, pozycja piąta w klasyfikacji, i on tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, powinien dzisiaj Schultesa wyprzedzić. Biceps 56 punktów, też było kilka opuszczonych wyścigów, później Master Balls, Vettel, Njok oraz Daftul. Njok też jest dzisiaj nieobecny. Mercedes 297 punktów, zdecydowani liderzy w tym sezonie, no i też no można już śmiało powiedzieć, że powolutku zmierzają do sięgnięcia po ten puchar mistrzów konstruktorów tego sezonu. Drugie miejsce Red Bull, trzecie Alfa Romeo. No i Haas tym razem z 8 punktami, więc powoli ta sytuacja w zespole Haasa się polepsza dzięki tym dobrym występom Lepera, ale McLaren, jak widzimy, tylko jeden punkt zdobyty przez Pouliego do tej pory. Mamy 10 rundę dzisiaj, więc no niestety trochę ta sytuacja, jeśli chodzi o zespół McLarena, niepokoi, ale Skillers F dzisiaj zasila szeregi tego pomarańczowego zespołu, więc może tutaj się coś jeszcze zmienić. Tak jest. Sytuacja na czele dość ciekawa wśród kierowców, no bo wśród konstruktorów, tak jak powiedziałeś, to wszystko jest raczej już wyjaśnione. Mimo to matematyka jeszcze po stronie rywali, bo do zapewnienia tego tytułu trochę brakuje Mercedesowi, ale jak tak sobie gdzieś tam szybko liczyłem, no to już w Rosji to już chyba będą mieli ten tytuł, biorąc pod uwagę zyski, jakie ponoszą co tydzień tak naprawdę. Więc no, może walka o drugie miejsce będzie ciekawsza, bo tam faktycznie różnica między Red Bullem i Alfą dość niewielka, a zarówno Krutyj zdobywa sporo punktów, jak i Kimi ściągnie zespół. Gdyby był Njok, to Alfa byłaby w troszeczkę lepszej sytuacji. Pytanie, w jakiej sytuacji będą kierowcy po starcie, bo początek wyścigu o Grand Prix Wołch często bywa dość śmiertelny. Czy będzie tak też tym razem? Przekonamy się już za moment. A kierowcy już na swoich polach startowych. Czekamy jeszcze na końcówkę stawki z ostatnich miejsc. Kimis oraz Biceps. Te kwalifikacje to dla nich trochę taka zasłona dymna. No i zobaczymy, jak ruszą kierowcy do dzisiejszego wyścigu. Zapalają się czerwone światła. Czekamy na zgaśnięcie. I czy kiedy ruszą kierowcy do dzisiejszego wyścigu? Ruszyli. Patryk Krutyj. Wydaje się, że ten start jest wyśmienity w jego wykonaniu. Zmora teraz awansuje przed Bulliona. Patryk Krutyj. Świetnie. Naprawdę świetnie poradził sobie. Master Balls broni trzeciej pozycji. Zmora, świetny start. Leper również, naprawdę nieprawdopodobnie. Zmora może jeszcze tutaj powalczyć z Master Ballsem. Naprawdę dobrze to wygląda. Biceps na pozycji 13. Kimis jest 12. Rejsu jest 9. Leper 4 pozycje awansu aż. Więc i dla Racing Pointa, i dla Racing Pointu, i dla Haasa jest to bardzo dobre rozegranie początku. I Bulion z problemami. Gdzie jest Bulion? W tym momencie spada na pozycję 14. No niestety była tam jakaś kolizja, pojawiła się też żółta flaga na torze. Niestety dokładnie nie widzieliśmy, co się tam stało. Powi i Skiadr na pozycjach ostatnich, także problemy u tych kierowców. A Patryk Krutyj, problemy Master Ballsa. Co się tam dzieje? Ascari! Master Balls poza torem i spada na ostatnią pozycję, niestety. No tak, Ascari zebrało swoje żniwo wcześniej. Bulion wypadł w drugie szykanie, tam chyba jechał z kimś koło w koło i po prostu zahaczył o żwir i zabrakło dla niego już miejsca. Teraz rozpoczynamy drugie okrążenie i czekamy na pierwsze wymiany pozycji. Leper bliziutko Zmory będzie atakował do pierwszej szykany. Nie, tutaj Zmora utrzymuje trzecią lokatę. Naprawdę ciekawe układ czołówki. Teraz błąd Lepera i wykorzysta to Fettel.
wciska się po wewnętrznej i czwarta Fetela. Koniec wyścigu Master Ballsa, wycofuje się w alei serwisowej. I teraz walka Lepera z Camacho, żółta flaga teraz w sektorze trzecim właśnie przez wycofanie się z tego wyścigu Master Ballsa. Broni się tutaj Leper przed samochodem Ferrari, żółta flaga w sektorze pierwszym teraz właśnie przez ten samochód Renault, no ale niestety po tej kolizji, po tym zamieszaniu z bulionem najprawdopodobniej uderzył też w ścianę i uszkodził sobie przednie skrzydło, być może to był powód jego wycofania się z wyścigu. Vettel teraz czwarty, nie udało się awansować, ale no mógł być jednak trochę wyżej. Pierwsza kara teraz dla Race'a, 3 sekundy dla samochodu Racing Point. No i Race'u właśnie będzie tracił pozycję na rzecz Icemana białego. Dobry dive do paraboliki. I teraz to kierowca Red Bulla na 7 miejscu, drugi zawodników Red Bulla na pozycji cały czas pierwszej i odjechał Boginowi na ponad sekundę, to może być kluczowe w kontekście walki o zwycięstwo w tym wyścigu. Mamy tutaj spory pociąg DRS-u od Zmory do właśnie Kimiza, który teraz wyprzedza Killer Seba, dobry atak do pierwszej szykany. Kimiz jadący na odwrotnej strategii jest już na 9 pozycji. To może być dobry wyścig tego kierowcy. Przebija się z końca stawki. Na razie udaje mu się nie urywać skrzydła. Jest wszystko tak, jak zaplanował sobie zapewne. No i na rozkładzie ma kolejnych kierowców przed sobą. Tu spora grupa, więc można szybko zyskać sporo pozycji. Walka teraz Camacho i Lepera. Tym razem to kierowca Ferrari króluje w tej batalii. Awansuje na pozycję piątą. Patryk Kruty już 1,5 sekundy przewagi nad drugim Boginem. Zmora na pozycji trzeciej po tym starcie. Naprawdę świetna jazda. Ma też przewagę powyżej sekundy nad Vettelem, więc jeśli chodzi o walkę z pomocą systemu DRS, to tutaj Zmora nie musi się niczym martwić. Bardzo dużo walki jest w środku stawki. Właśnie pozycja 5, 6, 7, 8. Kimiz już trochę większa strata do Race'a, ale to jego tempo, myślę, pozwoli tutaj na jakiś atak w bardzo krótkim odstępie czasu. Walka teraz o pozycję numer 12, Bullion i Daftul. Zdecydowanie wyższa prędkość samochodu Alfa Tauri. Musi tutaj uważać, żeby zbyt późno nie dohamować, żeby nie stracić tej przewagi. No i to się udaje podręcznikowo teraz Bullion. Mamy awans na miejsce 12. Po tych świetnych kwalifikacjach niestety spory regres. Duża strata na pierwszym okrążeniu. Z przodu teraz widzimy dosyć sporo walki. To wszystko obserwuje Killer Seb, a także Kimiz. Iceman biali poza torem. Muszą tutaj uważać kierowcy, żeby nie doszło do jakiegoś zderzenia i problemy. Kolejna Icemana Bialiego. Co tam się dzieje? Iceman Biali poza torem po raz kolejny. Żółta flaga w sekcji Lesmos Kiadry. 5 sekund kary za ścinanie zakrętów. 5 sekund dosyć nietypowa kara, ale no jak widzimy, tę karę z Kiadry otrzymał. Tak jest. Jak możemy dzisiaj zauważyć, bardzo dobrze spisują się na razie bolidy Racing Point. Z tego, co mi wiadomo, jest to spowodowane tym, że te bolidy inaczej troszeczkę oddziaływują na przyciąganie ziemskie, a jesteśmy troszeczkę bliżej równika. Czy ty wiesz, Sławku, dlaczego przyciąganie ziemskie jest mniejsze na równiku? Z przekształceniem wzoru GMM równa się 1 przez RA minus 1 przez RB. Wychodzi nam, że pi razy oko, czyli równe 6. No to widzę tutaj fizyczna odpowiedź, bardzo dobrze, cieszy mnie to. No, ciekawe, czy jest to naprawdę tutaj ukryty tajnik tych bolidów w różowym kolorze. Być może tak, bo jak widzimy na razie Zmora na trzeciej pozycji, Race'u na miejscu siódmym, więc ten wyścig układa się dla nich nieźle i może być naprawdę fenomenalnie. Patrząc na to, jak szło im na razie w tym sezonie, to może być nawet dla nich wyścig sezonu. Zauważmy, że im bliżej równika, to samochody Racing Point naprawdę jeżdżą coraz szybciej, bo na pewno już zapomnieliśmy o Wielkiej Brytanii, zapomnieliśmy o tym wyścigu tydzień temu na Węgrzech, dzisiaj Włochy i
Racing Pointom idzie naprawdę świetnie. Trzecia i siódma pozycja aktualnie zanosi się na podium dla różowych samochodów. No szkoda tej kary Race'a, która będzie doliczona do zakończenia tego wyścigu. Teraz także karę otrzymuje Vettel. Musi teraz Race uważać, aby kolejnej kary nie otrzymać i dorzuci jeszcze trochę punktów do dzisiejszego dorobku, o ile zmora utrzyma swoje aktualne tempo. A Patryk Kruty, teraz najszybsze okrążenie wyścigu. Jak widzimy, około 30% zużycia w jego samochodzie, jeśli chodzi o opony. Sytuacja u Bogina nieco gorzej, szczególnie to dobrze widać na przedniej lewej oponie, więc no mamy już jakby pewien obraz tego, co się dzieje z samochodem Mercedesa, no i dlaczego traci trochę tempa. Być może gdzieś tam były zblokowane przednie koła właśnie ze zwróceniem uwagi na tę przednią lewą. No i zmora już nieco większa strata. Może będzie jakaś próba podcięcia, żeby ewentualnie zagrozić jeszcze później Boginowi. No i w międzyczasie walka tutaj na pozycjach od 7 do 10. Skillerset teraz stracił pozycję na rzecz Bicepsa. No i przed momentem Kimis przeskoczył Race'a. Skillerset teraz 3 sekundy kary. Tutaj ta grupka w nieciekawym położeniu, bo sporo odpadli od kierowców wyżej, więc do Lepera jest to strata 2 sekund, do czołowej piątki to już są 4 sekundy. Tak więc jeśli któryś z tych zawodników myśli, oj, mamy Vettela poza torem. Niestety. Mamy Vettela poza torem w tym samym miejscu co podczas kwalifikacji. Tym razem na szczęście koło na miejscu jeszcze bulion nam się obraca. Ależ tutaj dramatyczna sytuacja. Ale bulion chyba przednie skrzydło ma w całości. Teraz nieco musnął jedną z band, więc być może trochę tutaj ucierpiało jego przednie skrzydło, no ale Vettel musi tutaj zjechać do boksów. Nie ma innej opcji. Będzie wymiana przedniego skrzydła, nie ma lewej lotki i jeszcze niewiele brakowało, żeby tam doszło do przekroczenia prędkości w alei serwisowej. Ale jednak Vettel poradził sobie i wyhamował. Bulion wskakuje dzięki temu na pozycję 13. Bogin w tym momencie cały czas mieści się gdzieś w tej jednej, dwóch sekundach, półtorej sekundy w tym momencie straty. I Patryk Kruty, pierwsza kara dla tego kierowcy. 3 sekundy doliczone do końcowego wyniku. Problemy kierowcy Red Bulla, bo jeśli ta jego przewaga się utrzyma, to będzie miał problem ze zwycięstwem w dzisiejszym wyścigu. Chyba że Bogin gdzieś jakiś błąd popełni. Widzieliśmy też minimalny wyjazd z szykany Ascari i być może tam również poszło ostrzeżenie do Patryka Kruty. Ja tego niestety nie wiemy. Teraz 2 sekundy różnicy między kierowcami. Iceman Biali 3 sekundy kary. Jeszcze nie będą zjeżdżać do alei serwisowej. Te zjazdy powinniśmy obserwować w okolicach 10, 11, 12 okrążenia, czy tak jak Patryk Kruty nas przyzwyczaił, może nawet 14 kółka. Ale cóż, no niestety, jeśli Patryk Kruty chce ten wyścig wygrać, to musi teraz odjeżdżać, no ale przed momentem to zrobił, bo ten trzeci sektor przejechany dobrze, jakieś problemy Bogina, no i mamy z półtorej już 2 sekundy i 2 dziesiąte, pół i teraz 3 sekundy. Biceps na pozycji 8 za Race'em. Udało się wyprzedzić jakiś czas temu Skiller Seba. Teraz mamy pogoń za kierowcą Racing Point. Wyjechał trochę poza tor Kimis, ale nie zarzuciło jego samochodem na tyle, żeby miał jakieś problemy. Przy okazji Bogin skrócił dystans do 2 sekund. Skiller Seb, kolejna kara dla tego kierowcy. No i Biceps napędza się teraz w tunelu aerodynamicznym, ale musi brać pod uwagę, że Race również z tego systemu DRS może skorzystać. Naturalnie, oj, teraz spory uścisk Bicepsa i mamy karę w Ascari złapaną, więc kolejny zawodnik z 3 sekundami doliczonymi do wyników ostatecznych tego wyścigu. Biceps będzie miał DRS za Race'em, ale Race'u skorzysta z tego samego systemu za Kimizem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest, mamy DRS u Race'a, ale to Biceps jest dużo, dużo bliżej. Ma też o wiele więcej baterii wyprzedzania. Mimo to jeszcze do
pierwszego zakrętu nie spróbuje. Próbują z kolei Daftol, próbuje na Skillera. Raczej dość prosty manewr. Kierowca McLarena nie sprawiał problemów rywalowi. Oj, coś się dzieje z Leperem. Leper z problemami, chyba tutaj na wyjściu z pierwszej szykany widzimy, uścisnęło go. Mamy także zmianę pozycji w walce o szóstą lokatę. Biceps wyprzedza Race'a, bardzo dużo się dzieje na tym dziewiątym okrążeniu. No ale cóż, trzeba to sobie tutaj unormować. Skiller teraz walczy jeszcze z Powim. Jakaś kolizja, bo kierowcy machają rękami na prawo i lewo. Leper walczy z Daftolem i Leper wypada z toru, a na tym wszystkim najwięcej korzysta Iceman Biali, który z 12 pozycji wskakuje na 9 w jeden zakręt. Ale niesamowite okrążenie. Kimis jest piąty już, także jazda z przedostatniej pozycji, start z przedostatniej pozycji, mamy go na 5 miejscu. Ostatni biceps w kwalifikacjach, no i teraz jest 6, więc mamy atak teraz kierowców z końca stawki, no i jadą szybciej od Race'a, który jednak ma w tym momencie założone opony miękkie w swoim samochodzie. Problemy McLarena, doszło tam do kolizji, teraz zmora zjeżdża do alei serwisowej, także mamy pierwszy pit stop kierowcy z czołówki, ale tutaj chyba jest podcięcie i kara dla Bogina, 3 sekundy, także sytuacja na podium już nam się wyrównuje. Jakie opony w samochodzie? Zmory to będą opony średnie. Tak jest, i dojazd do mety, Zmora raczej broni się przed Camacho w ten sposób, kierowca Ferrari wyraźnie zbliżał się do zawodnika Racing Point i w ten sposób Zmora próbuje utrzymać się nad tym naprawdę sensacyjnym podium, świetnie jedzie na razie kierowca Racing Point, 18 krążeń, 17,5 do mety, pytanie czy da radę to utrzymać, bo na razie wynik może być naprawdę, naprawdę fenomenalny. Leper teraz w alei serwisowej, wyprzedza go przy wyjeździe Vettel, który po tamtej kolizji na Ascari 3-4 okrążenia temu teraz próbuje odrabiać straty, ale jedzie na oponach najtwardszych, więc niestety to jego tempo wyśmienite nie jest. Kierowcy z czołówki jednak, tak jak Zmora, będą zakładać opony średnie, więc ten wyścig dla Vettela niestety no jest po prostu już do zapomnienia. Camacho zostaje na torze. Nie, też mamy zjazd, także zjeżdża Bogin, zjeżdża Camacho. No i teraz Kimis z bicepsem wskakują na ich miejsce na podium. Patryk Rutej na torze zostaje, ale on, tak jak już mówiliśmy, przyzwyczaił nas do tego, że te swoje pierwsze stinty lubi przedłużać. Patrzmy, gdzie wyjedzie Camacho. Blisko będzie ze Zmorą, ale to kierowca Racing Point utrzymuje wyższą pozycję. Spalił bardzo dużo baterii na tym okrążeniu, zrobił wszystko, żeby utrzymać się przed Camacho. To może być kosztowne na dłuższą metę. Kolejna walka kierowców McLarena o piątą pozycję. Powie wyprzedza Skillera. Drobny kontakt, naprawdę minimalne dotknięcie skrzydła około i kosztuje to Skillera pozycję. W tym momencie Powie na piątej lokacie. Tylko czy to będą punkty dzisiaj? No, będzie na pewno ciężko, to będzie droga walka, żeby w ogóle jakikolwiek punkcik wywieźć. Taki punkcik już mają, jeden, ale no, na przestrzeni całego sezonu to trochę mało. Mała jest także różnica między bicepsem i Kimizem. Tylko 0,4. Zbliżają się panowie do paraboliki. Oni jeszcze do boksu zjeżdżać nie będą. W przeciwieństwie do Patryka Krutyjat, który właśnie melduje się u swoich mechaników, ale my kupmy nasz wzrok na walce między Alfą i Williamsem, bo tutaj może dojść do zamiany pozycji. Troszeczkę gorsze wyjście bicepsa na prostą i jednak chyba nic się tutaj nie zmieni, chociaż zbliża się wyraźnie. No to będzie trochę za mało. Na końcu tej prostej, ale musiał zahamować wcześniej. Właśnie przez tą zbyt dużą prędkość. Bulion teraz 3 sekundy. Nie zjeżdżają także Daftol, Powis oraz Skiller Sepp. Pozostali kierowcy już przynajmniej raz odwiedzili swoich mechaników. Zmora teraz wykonuje najszybsze okrążenie tego wyścigu. Ciekaw jestem tej walki, no, tymczasowe miejsce numer 1. Może też uda im się zawalczyć ze Zmorą i Camacho dzisiaj o podium, jeśli będą utrzymywać teraz dobre tempo. Może sobie pozwolić na chwilę oddechu teraz biceps, bo jeśli chodzi o ERS w jego samochodzie, to jest go dosyć sporo, około 80%, a około 30% ma w tym momencie Kimis.
więc ta różnica jest dosyć dosyć spora. Patryk Kroty teraz wyprzedza Skiller Seba, jeden z kierowców McLarena już za nim. Teraz Poli, który w tym momencie ma zaledwie jeden punkt w klasyfikacji i też jeden punkt ma cały zespół McLarena. Patryk Kroty 3 sekundy przez ten wyjazd z Ascari, no i wyprzedza teraz Poliego, więc bardzo szybko tutaj sobie poradził z obydwoma McLarenami. Vettel 3 sekundy i Bogin wykręca najszybszy czas tego wyścigu, minuta 21.4, ale Bogin przed sobą te McLareny dalej ma, jednak ma tę minimalną przewagę nad Patrykiem Krutyjem, że on do tej pory zdobył tylko jedną karę. No Patryk Kruty w bardzo złym miejscu opuścił aleję serwisową, wyjechał tuż za tymi McLarenami, więc na poprzednim kółku stracił względem Bogina. Ojoj, tam były ze 3 sekundy na początku tego kółka, teraz dzieli ich sekunda mniej, więc tyle mniej więcej stracił, do tego zarobił jeszcze te 3 sekundy, więc tak naprawdę stracił na jednym okrążeniu względem Bogina 4 sekundy. No, ewenement na skalę całego wyścigu. Popatrzmy teraz, Bogin będzie zyskiwał pozycję na rzecz Skillera. Oj, doszło bardzo, bardzo niedaleko, żeby doszło do kontaktu, mimo to Skiller odpuszcza, no nie walczy jakoś zbyt zażarcie i Bogin już jest szósty. Czekamy na manewr na Powin, bo on powinien wydarzyć się już na prostej startowej. Napędza się teraz za tylnym skrzydłem. No i tutaj nie będzie wyprzedzania jeszcze przed prostą start meta. Napędzi się teraz Bogin. Minęli zawodnicy linię pomiaru DRS. I czy będzie ten system włączony? Jest włączony w samochodzie Bogina, więc tutaj już bezproblemowo powinien McLarena wyprzedzić. Bogin 3 sekundy, Patryk Kruty 6 sekund. No ale ta sytuacja się może jeszcze zmienić, bo dosyć długo czekaliśmy na karę dla dzisiejszego jednego reprezentanta Mercedesa, podczas gdy Patryk Kruty pierwsze 3 sekundy otrzymał nieco wcześniej. Biceps, pozycja numer 2. Kimis aktualnie liderem tego wyścigu i cały czas małe różnice między kierowcami, ale zarzuciło teraz samochodem Alfy Romeo. Cały czas gdzieś tutaj Biceps szuka swojej szansy, ale jeszcze nie marnuje baterii. Patryk Kruty teraz wyprzedza Daftula i zobaczmy, wyprzedzanie udane. Skiadr wycofuje się z sesji w alei serwisowej, także 14 kierowców pozostało nam na torze. I Poli 3 sekundy. I Skiller Sepp i Leper też 3 sekundy. No już tylko Daftul i Zmora bez kar. Jak tak oglądam Patryka Krutyja, to on naprawdę dość często wyjeżdża poza tor, więc ja wcale się nie zdziwię, jeśli zaraz dostanie kolejną karę. No to byłoby już naprawdę... No jeszcze może nie gwóźdź do trumny, ale coś, co bardzo, bardzo utrudniło mu by pracę w tym wyścigu. Co ciekawe, właśnie jak wspomniałem, Zmora nie ma kary. To może być ważny element tej walki o podium dla Zmory. No co ciekawe, on odjeżdża od tego Camacho, ma naprawdę dobre tempo na ten moment, utrzymuje ponad sekundę przewagi i na razie wygląda to tak, że Zmora jest od kierowcy Ferrari po prostu szybszy. Teraz samochód Skiadra, który przed momentem się wycofał, nieco przeszkadza kierowcom. Zatrzymał się teraz na torze, zanim jest rejsu, ale już na szczęście zniknął, więc teraz już problemów być nie powinno. Rejsy na pozycji 9 tymczasem, także jeśli skończyłby akurat tutaj, dostałby w nagrodę 2 punkty do klasyfikacji generalnej, ale z takiej nagrody myślę rejsu dumny by nie był, ale może ta sytuacja się jeszcze zmieni. Leper, bardzo mała strata do Vettela, około pół sekundy, no i też kierowca Haasa jest na bardziej miękkiej mieszance. Vettel jako jedyny w tym wyścigu zdecydował się na jazdę z najtwardszymi oponami. A Kimis i Biceps zjeżdżają teraz do alei serwisowej, więc dzięki temu Patryk Krutej wraca na pozycję numer 1 w tym wyścigu. No i popatrzmy, gdzie ten Biceps i Kimis wyjadą, bo to może być interesujące. Zmara wraca na trzecie miejsce, Camacho wraca na czwarte.
w boksie także Poli. Wyjeżdżają panowie tutaj z boksu na to, że mamy rejsa i proszę bardzo. Biceps będzie koło w koło z rejsem do pierwszego zakrętu. Nie, jednak biceps z przodu, tak więc Kimi z pozycja piąta. Biceps pozycja szósta, to jest strata tego co widzę na lifetimingu 7,5 sekundy, czyli około 9 sekund do podium. No, dokładając do tego, że panowie mają świeższe opony oraz lepszą mieszankę, no to może być jeszcze naprawdę sporo emocji. Z wyścigu wycofuje nam się Bullion, oczywiście w alei serwisowej, a Zmora łamie tą swoją piękną serię jazdy bez kary, gdyż również do jego wyniku zostaną doliczone 3 sekundy. Trzech kierowców już z nami nie jedzie, wszyscy jak do tej pory wycofali się w alei serwisowej, 13 kierowców na torze. Patryk Kruty liderem tego wyścigu, 2 sekundy przewagi nad Boginem. Zmora na pozycji trzeciej, on traci 9,5 sekundy do Bogina, zanim Camacho, na jeszcze dalej Kimis i Biceps, którzy jadą na świeżych oponach miękkich. Jeśli będą mieli dobre tempo, to mogą jeszcze o podium dzisiaj powalczyć. Szczególnie jeśli Camacho i Zmora otrzymają jeszcze jakieś kary. Ta czwórka, o której mówimy w tym momencie, każdy ma po 3 sekundy. Skillercep teraz wykonuje najszybsze okrążenie tego wyścigu. Wow, aż... No przyznam, że się nie spodziewałem tego. No ale świeże opony robią swoje w tym momencie na oponach miękkich, przejechane właśnie jedno kółko. Vettel teraz traci pozycję na rzecz Lepera, także w końcu stało się nieuniknione. Leper na szybszych oponach wyprzedza kierowcę Williamsa. Skillercep dosyć sporo kar, już kolejne 3 sekundy teraz dodane do jego konta, 15 sekund w sumie posiada dzisiejszy rezerwowy w McLarenie. No niestety tutaj już jeśli chodzi o punkty, to niestety nie może być mowy. No tak, masz zapewne rację. Daftul kara, więc każdy kierowca, który jedzie dalej w wyścigu, ma już na swoim koncie jeden taki prezent od sędziów. No, popatrzmy na piątą pozycję Kinis, szósty Biceps i ta różnica między nimi cały czas naprawdę niewielka, ale Biceps od początku wyścigu tak naprawdę nie jest w stanie wyprzedzić Kimisa. Teraz kierowca Williamsa z najlepszym kółkiem tego wyścigu. Popatrzmy, no patrzy na wewnętrzną, ale za mało miejsca i nie jest w stanie wyprzedzić. W przeciwieństwie do niego Daftul wyprzedza Reisa. Kierowca Renault na siódmej pozycji, jednak ta kara, którą zdobył na poprzednim kółku, może troszeczkę pokrzyżować jego plany, bo bez tej kary no, mógłby przeskoczyć troszeczkę wyżej, ale no niestety karę złapał, więc będzie musiał się zliczyć z tym, że to na torze musi zyskiwać czas, a nie później w wynikach. Cały czas patrzymy na Kimisa i Bicepsa, ta różnica jest niewielka, ale Biceps nie może znaleźć sposobu na kierowcę Alfa Romeo. Od początku wyścigu podąża za jego tylnym skrzydłem, otwiera swoje tylne skrzydło z racji DRS-u, ale nie przekłada się to na zysk pozycji. Może teraz, bo znowu jest dość blisko i kolejna strefa DRS już niedaleko. Patryk Kruty już nie 2 sekundy, a 1,8 przewagi nad Boginem. Zmora już nieco większa strata, bo mamy powyżej 10 sekund. Zdecydowanie pierwsza dwójka odjechała od reszty stawki i mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa na torze. Czy będą zjazdy do alei serwisowej? Vettel wycofuje się z dzisiejszego wyścigu. Iceman Bialy zjeżdża do boksu. Także korzysta teraz, będzie zjazd po opony miękkie na pewno. No niestety słaby wyjazd z szykany Ascari i Vettel uderzył w bandę. No, tak szczerze mówiąc, to troszeczkę niezrozumiała decyzja Icemana Bialiego moim zdaniem. Poro straci na tym, że zjechał, kółek do mety coraz mniej. Nie będzie miał DRS-u, w którym jechał wcześniej. Więc no, tutaj kwestionowałbym ten jego wybór. No ale cóż, no taką decyzję podjął, może lepiej znać na swoim tempie.
Słaby wyścig Vettela, ogólnie nieźle się prezentował, dobre tempo, ale wyraźnie nie polubił się z szykaną Ascari. Rozbił się tam w kwalifikacjach, wypadł na początku wyścigu, no i teraz wypada ostatecznie, już kończy rywalizację na dzisiaj właśnie w tym miejscu, za tydzień Grand Prix Singapuru bodajże, no to może tam się odkuje, chociaż tam no, na jego nieszczęście bandy są jeszcze bliżej niż we Włoszech. Vettel niestety jedzie tak w kratkę, raz widzimy go gdzieś na wysokiej pozycji w pierwszej piątce, a raz jest poza dziesiątką, no dzisiaj poza stawką. No ale niestety to ten wyścig dzisiaj na Monce zdecydowanie nie poszedł po myśli kierowcy Williamsa. Mamy komunikat od Bulliona, który komentuje swoje dzisiejsze wycofanie się z wyścigu. Nie działał force feedback i nie było sensu i tak jechać. No więc problemy techniczne w Alfie Tauri, no nie, szkoda, bo naprawdę dobrze to wyglądało po kwalifikacjach. Tutaj na myśl przychodzi mi właśnie z Alfą Tauri zeszłoroczna Imola, gdzie Pierre Gasly nieźle pojechał w kwalifikacjach, tam bodajże był czwarty albo piąty i też wysoko był na początku wyścigu, ale również usterka mechaniczna wtedy zabrała mu szansę na dobry wynik, który ostatecznie zgarnął Daniel Kwiat podczas właśnie Grand Prix Emilii Romanii. No niestety, jak widzimy w Ersie, tutaj nie mamy dzisiaj drugiego kierowcy stajni z Faenzy, więc no, Włosi obejdą się dzisiaj smakiem. Co innego reszta Włochów, bo zapowiada się na to, że zarówno że Camacho zdobędzie punkty dla Ferrari, mimo nieobecności Schultesa, to ten wyścig w jego wykonaniu jest na razie naprawdę niezły, biorąc pod uwagę, że to pierwszy jego start w tym sezonie, no to naprawdę trzeba go pochwalić. Z drugiej strony zaraz trzeba będzie patrzeć w lusterka, bo już na jego plecach znajdują się Kimis oraz Biceps. Ci panowie dosyć szybko odrabiają straty. Jeszcze niedawno był zjazd do alei serwisowej po opony miękkie, 4 okrążenia temu. I było około 5-6 okrążeń strat, o ile dobrze pamiętam. Teraz za to mamy tylko 1 sekundę, więc to ich tempo jest zachwycające. Zmora kara 5 sekund za opuszczanie toru. Także w tym momencie to jego podium jest dosyć mocno zagrożone. Zerknijmy szybko na kary. 8 sekund właśnie dla Zmory, chociaż jeśli chodzi o tę karę 5-sekundową, która została nadana przez grę dość nietypowo, no być może będzie próbował się odwołać od niej. Skillercept teraz kolejne 3 sekundy. Camacho, Kimis 3, no i Biceps 6 sekund, więc on jeśli chodzi o podium tę szansę ma zdecydowanie bardzo małe, powiedziałbym, że najmniejsze. Kimis bardzo dobrze jedzie, jeśli wyprzedzi tutaj Camacho, to droga jego po podium jest zdecydowanie otwarta. No i teraz włącza system DRS, jest zdecydowanie szybszy od swojego rywala. Kimi skakuje na miejsce numer 4. Czy będzie jeszcze próba kontry? Zdecydowanie nie. Musiał tam Camacho odpuścić. Nie było sensu tam jeszcze atakować. Zarzuciło jeszcze samochodem Kimiza, ale to i tak nic nie zmienia, bo ten odjeżdża od samochodu Ferrari, a już niedługo będzie mogło mieć też walkę Kimiza ze Zmorą. Szkoda trochę Zmory. Muszę przyznać, to 5 sekund trochę go pogrąża. Może nie tyle, co się od tego kompletnie odwołać, co nie, może mu chociaż ktoś tę karę zmniejszy do normalnej, 3-sekundowej i wtedy takie 6 sekund nie wygląda już tak źle, bo chociaż będzie wtedy przed Bicepsem, a Bicepsem, który właśnie wyprzedza Camacho, więc no coś tutaj, słabiutki moment wyścigu dla kierowcy Ferrari, najpierw stracona pozycja na rzecz Kimiza, teraz również Biceps przed nim, no i ta strata do Zmory. Oj, a propos Zmory, to Zmora obraca się w Ascari i używa powrotu na tor, no to tyle było z tych punktów dla Zmory dzisiaj. Teraz wyprzedza go także Daftul, no niestety, zapowiadało się na duży dorobek punktowy dla samochodów Racing Point. No ale niestety, wyścigi bywają i takie, rejs to pozycja 8, Zmora w tym momencie 6, ale wszystko wskazuje na to, że Daftul sobie z nim poradzi dosyć szybko,
No, z tego wszystkiego skorzystał Kimis, który w tym momencie znajduje się na podium. On ma 3 sekundy kary. Przypomnijmy, Camacho również 3, ale Biceps już ma na swoim koncie 6 sekund. Także Kimis teraz no jest zdecydowanym faworytem dzisiaj do zdobycia podium. Także będziemy widzieć starą gwardię Kruty oraz Bogin dzisiaj na konferencji, ale także Kimiza, który w tym sezonie wygrał jeden z wyścigów, ale trochę go na zbudce komentatorskiej nie było. Chyba że jeszcze coś się zmieni, bo Kimis może dzisiaj karę otrzymać, chociaż pokazywał już podczas wielu wyścigów, które udało mi się obejrzeć, że kierowca Alfy Romeo tych kar otrzymuje bardzo mało na wyścigach, więc tutaj musiałyby się wydarzyć naprawdę ciekawe rzeczy, jeśli Kimis otrzymałby 6-9 sekund doliczonych do końcowego wyniku, no ale zobaczmy, może tutaj jeszcze dojdzie do jakiejś walki z Bicepsem. Biceps blisko, ale to co już powtarzamy od początku tej rywalizacji, kierowca Williamsa po prostu nie ma szans znaleźć się przed Alfą, nie ma takiej fizycznej możliwości, po prostu nie stanie tam wyprzedzić twojego rywala. Co ciekawe, na tych problemach z Mory i na jego pewnej karze, którą otrzyma za ten powrót na tor, być może beneficjentem tego będzie McLaren i on wygrzebie się z tego jednego punkciku, bo faktycznie Skiller ma dużo kar, Poi ma ich trochę mniej, więc dokładając do tego, że sędziowie bardzo ostro karają za użycie tego powrotu na tor, no to może ten McLaren wywiezie z tego nawet i podwójne punkty, co w skali całego sezonu byłoby niemałym ewenementem, trzeba sobie to powiedzieć szczerze, a tak naprawdę popatrzmy na tor, bo tutaj zarówno Skiller, jak i Poi cały czas ścigają 8 na ten moment rejsa. Ale te różnice między nimi dosyć spore. Oczywiście Skiller Sepp może włączyć system DRS, jednak wydaje mi się, że tutaj ewentualna walka Skiller Seba byłaby użyta tylko i wyłącznie do spowolnienia rejsa, a na tym wszystkim skorzystałby Poi, jednak Skiller Sepp no bez wątpienia skończy ten wyścig poza punktami, naprawdę musiałby mieć sporo szczęścia, aby dzisiejszą rywalizację skończyć na 10 miejscu. Mógłby jeszcze powalczyć o ten dodatkowy punkt, a w zasadzie o jego zabranie. W tym momencie najszybsze kółko posiada Biceps, a mamy teraz kolejną karę dla Patryka Krutyja. Już mamy 9 sekund dla kierowcy Red Bulla, a to oznacza, że teraz faworytem do zwycięstwa w tym wyścigu jest Bogin. Bogin ma dzisiaj okazję na pierwsze zwycięstwo w sezonie 5. Już tych szans było naprawdę sporo. Wiele wyścigów kończył drugi za Zonesem. Ostatnio drugie miejsce za Krutyjem. Teraz w końcu te drzwi do zwycięstwa się przed nim otwierają. A wszystko w jego rękach, bo właśnie sprawdziłem i Bogin aktualnie nie ma żadnego ostrzeżenia. Ma te 3 sekundy i nic poza tym, więc ma 2 kółka do mety, ma 3 sekundy do zagospodarowania, bo traci ich aktualnie 3, ma kolejne 3 w zapasie, a Krutyj dostaje 5 sekund. Oj, no to patrzmy teraz, ile Kimis do niego traci, bo tutaj tu się mogą ciekawe rzeczy zacząć dziać. Naprawdę dramatyczna końcówka w wykonaniu kierowcy Red Bulla. 2 kółka zostały do zakończenia wyścigu. Można by stwierdzić, że Patryk Krutyj traci kontrolę nad tym, co się aktualnie dzieje z jego samochodem. Chociaż ciężko naprawdę spodziewać się czegoś takiego po Patryku Krutyju, który już zaliczył wiele wyścigów w swojej karierze i wydaje mi się, że nie oskarżalibyśmy go o popełnienie takich błędów i to pod sam koniec wyścigu. No ale niestety, tak jak Zmora ma dużo problemów, kara 5 sekund, później problemy na Ascari, teraz Patryk Krutyj, fala kar na jego konto, przy okazji Iceman Biali wyprzedził Lepera. No niestety to zwycięstwo teraz Patrykowi Krutyjowi ucieka i mamy ostatnie kółko do końca tego wyścigu.
Tak jest, no. Patryk Krutej dał na tacy, podarował praktycznie to zwycięstwo Boginowi. Rozmawialiśmy tydzień temu z kierowcą Mercedesa. Przypomniałem mu, że kończył w tym sezonie tylko drugi, trzeci i czwarty, więc musiał skończyć w końcu, przerwać tą pasę. A pasę nieudanych wyprzedzań właśnie przerywa Bajceps, który wskakuje na trzecią pozycję przed Kimizem. W tym momencie Bajceps jest fizycznie na podium, ale wirtualnie, dodając te sekundy kary, no po prostu matematyka nie jest dzisiaj po jego stronie. 6 sekund u Bajcepsa, 3 tylko u Kimiza. Musiałby teraz kierowca Williamsa liczyć na jakieś potężne problemy Alfy Romeo. Z tyłu również Skiller Seb wyprzedza Race, ale to jest taki bardziej, mówię o tym bardziej z dziennikarskiego obowiązku, bo Skiller Seb 21 sekund kar, Race'u tylko 3, naprawdę akurat po tym kierowcy chyba aż takiej małej ilości kar byśmy się nie spodziewali. Świetnie w tym aspekcie dyryguje bolidem, utrzymuje się w ryzach toru. Podobnie Kimis nie ściął jeszcze nic na tym kółku, więc kary nie uświadczyliśmy. Dojeżdżę do Ascari bez szans na atak, więc chyba tutaj wszystko utrzyma się w należytym, tak jak miało być pierwotnie. Popatrzmy jednak teraz na Krutyja. Patryk Krutyj przecina linię mety na pierwszej pozycji, ale popatrzmy, kto dojeżdża na drugim miejscu, a tak naprawdę na pierwszym, czyli Bogin wygrywa Grand Prix Włoch. Trzeci na metę wjedzie Bajceps, ale podium dla Kimiza właśnie z powodu tych wcześniej wspomnianych kar, więc Bajceps jest czwarty. Piąta pozycja, Camacho, świetny debiut, naprawdę 10 punktów na jego konto. Wielkie gratulacje, myślę, że z naszej strony. Tam jeszcze coś się dzieje, tutaj żółta flaga wszędzie powiewa. Zmora dojeżdża na metę, Daftul dojeżdża na metę, a Zmora nie ma paliwa, więc wszyscy go jeszcze zdążyli wyprzedzić. No i sporo nam się pozmieniało w tych wynikach. Ostatecznie szósty Daftul, siódmy Rejsu, ósmy Powi. Gratulacje, 4 punkty dla McLarena. A więcej w sumie nie zdążyłem sprawdzić, więc emocjonująca końcówka. Dużo tam się z tyłu działo. I Driver of the Day Biceps. Chyba Kimis jednak, to Kimis dojechał na podium. No też mi się tak wydaje. Także myślę, że Bogin zasłużyłby na taki tytuł za wyścig z małą ilością kar, tylko jedna kara dzisiaj była doliczona do jego konta i tak jak sprawdzaliśmy pod koniec, bez późniejszych ostrzeżeń, chyba że jeszcze gdzieś tam na przedostatnim, na ostatnim okrążeniu gdzieś tam wyjechał, no ale mimo to właśnie ta czysta jazda spowodowała, że Bogin wygrywa pierwszy wyścig w sezonie piątym. A oto wyniki dzisiejszego wyścigu. Patryk Kruty, jak widzimy, 14 sekund kary i kończy wyścig na pozycji drugiej. Wygrywa oczywiście Bogin. Kimis na pozycji trzeciej, czwarty dojeżdża Bajceps. Na pozycji trzeciej dojeżdża, ale przez karę został strącony poza podium. Camacho piąty, świetny debiut. Daftul szósty, siódmy Rejsu. Także dzisiaj stabilny wynik z kierowców Racing Point, chociaż mogło być lepiej, na pewno dobry wynik Race'a. Poi ósmy, kolejne punkty dla McLarena, 9 Zmora, 10 Leper, Iceman Biali, 11 i 12 Skiller Sepp, 21 sekund kar na jego koncie. Wyścigu nie kończą Vettel, Bullion Squadr oraz Master Balls. Przy okazji Master Balls nie ukończył żadnego okrążenia, z tego co widzimy, a już za moment konferencja z udziałem trójki najszybszych dzisiaj kierowców. Konferencję dzisiaj poprowadzi Jacobix i już czekamy na sprowadzenie kierowców tutaj do nas na konferencję. Oczywiście już mogę to czynić, czyli Bogin, czyli Patryk Krutyj, oraz dołączy do nas również dzisiaj Kimis, więc mamy całą trójkę na konferencji prasowej po Grand Prix Włoch, więc dzisiaj pierwsze miejsce dla Bogina, więc zgodnie z zapowiedziami z zeszłego tygodnia przerywamy tą klątwę drugich, trzecich i czwartych miejsc. Druga lokata dla Patryka Krutyja oraz podium uzupełnia nam Kimis. Zaczniemy standardowo od zwycięzcy wyścigu, czyli od ciebie, Bogin. No cóż, obiecywałeś, no tak między słowami tutaj mówiłeś tydzień temu, że wszyscy wiemy, czego wszyscy od ciebie oczekują. No i dowiozłeś to, czego wszyscy tutaj chcieliśmy. Jednak no, wyścig dość ciężki w twoim wykonaniu, bo na torze z Patrykiem
Nie jakoś bardzo, ale trochę jednak przegrałeś kilka sekund, zanim na mecie byłeś. Co spowodowało aż taką różnicę? Czy Patryk był po prostu szybszy, a ty lepiej zarządzałeś swoim bolidem i mieściłeś się w torze, czy po prostu jakieś kłopoty u ciebie dzisiaj były, których nie zauważyliśmy na transmisji? No to witam przede wszystkim. Kwalifikacji w ogóle nie będę wspominał, bo nie ma za bardzo co. W jakiś tam fajny czas udało się wykręcić, ale no, troszkę się spodziewałem takiego równiejszego tempa, bo pewnie zakładam, że Patryk też do dzisiejszego wyścigu zbytnio dobrze przygotowany nie był. Tak więc no, troszkę spodziewałem się gorszego tempa ze strony Patryka, więc widziałem jakiś tam cień szansy, że uda się o coś powalczyć. No, nie zgodzę się troszkę z tym, co powiedziałeś, bo ja wyciągam ten. Ja zazwyczaj wyciągam pozytywny z wyścigów, a ten był naprawdę pozytywny, bo jak się wiele razy zdarzało, gdzie bodajże we Francji, gdzie Patryk odjeżdżał na 15 sekund, czy mniej więcej na taki dystans, tutaj tempo to trzymałem. To się naprawdę bardzo długo utrzymywało w okolicach 2 sekund, więc ja tutaj jestem jak najbardziej zadowolony. Fakt, że nie wygrałem na torze, troszkę no, gdzieś tam on jest, nie zwracam zbytnio na niego uwagi, ale oczywiście lepiej by było wygrać na torze niż przez kary, no ale punkty to punkty, więc narzekać nie będę. Szczerze to nie mam chyba nic więcej do powiedzenia, po prostu ciekawy wyścig dla mnie, że udało się tak utrzymać za Patrykiem i no chyba tyle, po prostu popełniłem trochę mniej błędów i to poskutkowało tym, że ląduję na pierwszym miejscu. No tak, podczas tego drugiego stintu wszyscy widzieliśmy, że Patryk miał jedną karę więcej od ciebie. I ta różnica się utrzymywała właśnie między 1,5, 2, 3 sekundy i w tych finalnych etapach wyścigu ona właśnie osiągnęła tą graniczną barierę między zwycięstwem a porażką. Jaka była reakcja twojego obozu, obozu twojego inżynierów, twoich tam wspierających i twoja, bo kilka okrążeń przed metą nagle Patryk dostał jedną karę, potem kilka zakrętów później dostał kolejną, tym razem 5-sekundową i w kilka zakrętów tak naprawdę stałeś się zwycięzcą wyścigu. Był jakiś euforia drobna u was? Może euforia nie, ale naprawdę duże zaskoczenie, bo był faktycznie taki moment pod koniec, że Patryk, czego się spodziewałem, zaczął już odjeżdżać i tak nie miałem jakiegoś wielkiego żalu, po prostu pogodziłem się z tym drugim miejscem. Po czym nagle spoglądam na tabelę i widzę, że Patryk ma 9 sekund. Więc od razu troszkę bardziej zacząłem naciskać. No ale ta kara 5 sekund chyba, tak? Pod koniec? Tak. No ta kara 5 sekund faktycznie już mnie zaskoczyła. Wtedy byłem zdziwiony, naprawdę zdziwiony. I to tyle. Jakiejś większej reakcji nie było. Po prostu zaskoczenie. Zaskoczenie mnie jest to z kolei, że po dzisiejszym wyścigu obejmujesz prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pierwsza lokata w tabeli jest twoja. No, to też jest pokłosie tego, że nie było z nami dzisiaj Zonesa, ale to odstawmy na bok. To po prostu jest twoja no, wybitna forma. Naprawdę trzymasz równy poziom od startu sezonu. Jeśli dobrze liczę, no to dzisiaj zdobyłeś 25 punktów, bo chyba najszybszego kółka nie miałeś. Dziesięć oczek przewagi nad Zonesem. Po pierwsze, czy spodziewasz się, że Zones jeszcze coś tutaj odpuści? Po drugie, no, czy jesteś w stanie te 5 wyścigów utrzymać jeszcze na takiej formie i wygrać ten sezon ERS-u? Na pewno będę chciał i będę próbował to zrobić, ale wydaje mi się, że tutaj różnice między mną, Zonesem i Patrykiem są tak małe, że no to tak naprawdę jedna najdrobniejsza sytuacja z jakiegoś okrążenia może zaważyć właśnie o tym, kto wysunie się na prowadzenie, tak jak na przykład ja teraz, przez to, że właśnie nie było Zonesa, czy przez
przez błąd Patryka. Więc nie będę na razie nic obstawiał. Po prostu będę sobie jechał. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej. No i że utrzymam tą formę, bo faktycznie jakby sobie podsumować, to no mam się z czego cieszyć, że ta forma jest stabilna i oby była jeszcze lepsza. No tak, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć ci powodzenia na resztę sezonu i tego, że do Emiratów Arabskich na koniec tej kampanii wjedziemy z trzema kierowcami, którzy będą nadal walczyć o mistrzostwo. Tego sobie i tobie życzę. Dzięki wielkie. No chyba, że wolisz zapewnić sobie tytuł wcześniej, ale to nie wiem, czy aż tak na siebie stawiasz. To na pewno byłoby wygodne, ale może być ciężkie w wykonaniu. No tak, dobrze. Druga pozycja dzisiaj, troszeczkę nieoczekiwana. Przegrana w końcówce wyścigu, Patryk Krutej. Patryku, ciężki wyścig. Właśnie ta końcówka troszeczkę może nawet i dołująca. Nie wiem, jak to dobrze ubrać słowa, ale sama jazda naprawdę dobra. Start świetny. Nie pozwoliłeś nikomu w tym slipstreamie się utrzymać. Nikomu nawet nikt nie pomyślał, żeby cię tam podgryźć. Ale zacznijmy może od kwalifikacji, bo tam zużyłeś lepsze kółko od Bogina. Czy to było dobre kółko, takie naprawdę solidne, czy właśnie ten element trochę może mniejszego treningu, o czym wspomniał Bogin, spowodował, że te czasy nie były takie super optymalne, powiedzmy? No tak, tak, no na pewno ten element braku przygotowania, ale też no, po prostu dzisiaj jeden chyba z gorszych dni, jeśli chodzi o samą jazdę. To był jeden dla mnie z gorszych dni po prostu i no, w kwalifikacjach te 17.9 to było dalekie jeszcze od optymalnego okrążenia, więc myślałem, że wyścigu już będzie lepiej, a wyścigu nawet było czasami gorzej, po prostu nie było regularności mojego tempa, gubiłem się w niektórych zakrętach, no po prostu źle mi się jechało cały wyścig, ale to też no, myślę, że to głównie przez to, że jestem przemęczony dzisiaj ostro, bo za mało spałem. Więc kwestia tego i no te łapałem kary bardzo szybko ze względu na to, że no, byłem rozkojarzony dosyć mocno, ale no po prostu czasem są takie dni i koniec końców P2, więc nie ma tragedii, że tak powiem. No tak, utrzymujesz taki swój standard tego sezonu, czyli podium. A jeszcze zapytam o to, co się wydarzyło w tej końcówce, no bo kary 3-sekundowe, no to rozumiemy, to wyjeżdżanie poza tor i tak dalej, ale ten pierwszy zakręt, czy ty tam przestrzeliłeś do hamowania i chciałeś szykanę i stąd ta piątka, czy co tam się wydarzyło? Tak, tak, dokładnie tak. Jak już dostałem tą trzecią trójkę, czyli miałem 9 sekund kary, no to już wiedziałem, że przegrałem wyścig, bo ciężko byłoby uciec w przeciągu dwóch okrążeń na kolejne 3 sekundy. Troszeczkę przestrzeliłem zakręt i już po prostu stwierdziłem i tak tutaj nic nie ugram, więc sobie ściąłem tą szykanę. No i dostałem tę piątkę, także po prostu wyścig jak najbardziej do zapomnienia, ale tak jak mówię, czasem człowiek ma takie dni, gdzie no nie jest na swoim jakby poziomie optymalnym, więc no gratulacje dla Bogina, bo wykorzystał idealnie te błędy i pojechał naprawdę fantastyczny wyścig. No tak, tutaj z Boginem trochę no, pożartowaliśmy o tym, że on może i by wjechał już, nie wiem, w Brazylii z tytułem, a ty jako taki no, zasłużony kierowca, jeden z lepszych w tym kraju, czy ty wolałbyś w tym sezonie, na przykład jeśli mógłbyś zdobyć mistrzostwo, to czy wolałbyś się przypieczętować wcześniej, czy może po jakiejś dramatycznej końcówce, ostatni wyścig, ostatnie okrążenie i w takich warunkach, co byś wolał? Ciężko powiedzieć, bo pod kontent to fajnie właśnie wygrać mistrzostwo na ostatnim okrążeniu, w ostatnim wyścigu, ale mniej stresu, no to wiadomo, że lepiej wygrać go wcześniej i mieć czystą głowę na kolejne wyścigi. Więc w sumie obojętnie, tylko najważniejsze jest to, abym na następne wyścigi po prostu był trochę bardziej przygotowany, bo tak jak mówiłem dzisiaj, kompletnie bez przygotowania i no jestem dosyć mocno zmęczony, więc miejmy nadzieję, że w następnych wyścigach no po prostu będę w lepszej dyspozycji. No to tego ci życzę i mam nadzieję, że już za tydzień
Zobaczymy też Zonesa i jakąś taką bitwę trzech armii, potężny pojedynek, więc do usłyszenia za tydzień. Dzięki. Ostatni kierowca na podium dzisiaj, ostatni, ale myślę, że może nawet najbardziej zadowolony, Kimis, witam cię serdecznie. Witam. Kwalifikacje albo nie wyszły, albo to była strategia. Zakładam, że to raczej była strategia, bo swoje najlepsze kółko wykonałeś na mediumach, ale sam wyścig naprawdę, no czego można chcieć więcej? Unikałeś jakichś zwarć, wykorzystywałeś błędy rywali, ale takim może nie cieniem, ale przez cały wyścig rzucała się w oczy twoja rywalizacja z Bicepsem, który nie był w stanie cię wyprzedzić. Jak ci się z nim walczyło? Bo walczyliście naprawdę, naprawdę długo i on dopiero na ostatnim kółku był w stanie cię wyprzedzić, więc jak ci się z nim walczyło i nie wiem, czy ty odpuściłeś na tym ostatnim okrążeniu, czy on cię już tam faktycznie wyprzedził, no bo próbował 1000 razy i nie wyszło 999 razy. No, Monza raczej charakteryzuje się tym, że ciężko jest uciec komukolwiek z DRS-u, więc no kilka razy byłem bardzo blisko, żeby uciec z tej sekundy Bicepsowi, no ale tam ciągle czegoś zabrakło. I ja też nie starałem się jakoś bardzo oszczędzać Ersu, tylko chciałem po prostu gonić, tam chyba był Camacho i Zmora. Chciałem jak najszybciej do nich odrobić to. No i w ogóle nie oszczędzałem Ersu, waliłem go gdzie popadnie. No i na końcu już go kompletnie zabrakło, a Biceps jadąc za mną mógł sobie go spokojnie oszczędzać. Więc no, miał bezproblemowe wyprzedzanie, a ja też nie chciałem się za bardzo bronić, bo miałem karę mniej, więc nie było warto nawet się bronić i tylko trzeba było tylko dojechać bezpiecznie za nim. No tak, a sam wyścig naprawdę dobry. Czy spodziewałeś się, że tutaj podium ugrasz, startując właśnie praktycznie z końca stawki, bo no już nie pierwszy raz widzimy u ciebie takie tutaj zachowania. Pamiętam Bahrain, chociażby też była inna strategia i dobry wynik. Czy to jakiś tutaj twój znak rozpoznawczy? No tutaj strategia, to te medy to był zły wybór, mogę od razu powiedzieć, bo okrążenie, które wykonałem, było też bardzo słabe, ale nawet jakbym zrobił dosyć dobre, to i tak bym startował poza pierwszą dziesiątką. Więc te medy to były nieopłacalne. Mogłem wybrać na przykład miększą mieszankę i spróbować wcelować się w P11. No ale wybrałem te medy i tak naprawdę dużo nie straciłem na tych medach na samym starcie, bo masa kierowców zaczęła się przede mną no, po prostu rozwalać. I tak naprawdę nie musiałem ich atakować. Może wykonałem w tym wyścigu 3 manewry wyprzedzania, a reszta to było po prostu mijanie kierowców leżących poza torem. No tak, to prawda, to też zauważyliśmy na transmisji, ale to jest też no, umiejętność omijać kłopoty. W tym momencie, tak jak spojrzę w klasyfikację generalną, to omijasz praktycznie też jakiekolwiek walki, bo dzisiaj nieobecny był Szolty, straciłeś do niego 3 oczka, więc teraz prowadzisz o 12. Do końca 5 wyścigów. Matematycznie jeszcze możesz walczyć o tytuł, ale no patrząc na dyspozycję Zonesa, Bogina czy Krutyja, chyba troszeczkę nie chce mi się w to wierzyć. Ale czy masz jeszcze na tą końcówkę jakieś swoje własne cele? Nie wiem, może chcesz regularnie stawać na podium, albo może nawet wygrać jakiś wyścig? No, znaczy, no, od samego początku sezonu na pewno były jakby predyspozycje do walki o tytuł. No ale potem się przytrafiły te tam 3 nieukończone wyścigi. No i też no, ciśnienie mi trochę spadło, żeby walczyć o ten tytuł i tak naprawdę nic nie trenuję, wchodzę z buta i co będzie, to będzie tak naprawdę co tydzień i zadowoli mnie raczej ukończenie każdego wyścigu już co zostało, bo no, szkoda tych 3 DNF-ów, no ale cóż, takie są wyścigi. No tak, no to co, za tydzień Singapur, więc chyba największa szansa z tych pozostałych, żebyś go nie ukończył, mimo to życzę ci, no, żebyś dojechał i spełnił swoje zadania na resztę sezonu. Ja dziękuję i gratuluję tego 3. miejsca, no, naprawdę bardzo dobry wyścig w swoim wykonaniu. Dzięki. Dziękuję. Koniec konferencji, można się rozejść. Tak jest, gratuluję i miłego wieczoru. Dzięki, do usłyszenia. Także tak, za nami już Grand Prix Włoch, wyścig, który
przy którym w zasadzie moglibyśmy mieć największe oczekiwania, jeśli chodzi o walkę, o rywalizację. Wydaje mi się, że mieliśmy tych manewrów wyprzedzania nieco mniej niż właśnie moglibyśmy się spodziewać, ale jednak tak jak poddawaliśmy w wątpliwość przepisową jazdę w pierwszej szykanie tydzień temu, to dzisiaj kierowcy udowodnili, że jazda ich jest wręcz wzorowa. Ten pierwszy zakręt został przejechany, no można powiedzieć, prawie bezkontaktowo. Dopiero gdzieś tam później, już w drugim sektorze chyba wypadł bulion. No i też kilku kierowców zaliczyło świetne starty. No na przykład Zmora, który jednak później przez karę, no i być może rozczarowanie tą karą, później już pod wpływem nerwów swoje miejsce stracił, popełniając błąd w Ascarii. No ale jednak ciekawa końcówka ze względu na tę karę Patryka Krutyja. No i cóż, miejmy nadzieję, że taka walka o pierwsze miejsce w klasyfikacji, której do tej pory nie widzieliśmy, bo Zones dominował zdecydowanie jeszcze na początku sezonu, kiedy Patryk Krutyj nie startował. Dopiero teraz ta walka już nam się włącza, już nawet biorąc pod uwagę, że to jest końcówka sezonu, to jednak jest to zdecydowanie zaskoczenie. Co o tym myślisz, Jacobix? No tak, 2/3 rywalizacji za nami, jeszcze 33,3% sezonu przed nami. No, fajnie się to układa. Co prawda Zones no, chyba jest najszybszym, albo na równi z Patrykiem Krutyjem bym go postawił. Troszeczkę niżej chyba jednak Bogina, no ale Bogin miał te gorsze wyścigi. To Zones miał gorsze wyścigi, Bogin jeździ równo. Bogin cały czas się kręci w tej czwórce, nie wypadł jeszcze z czwórki. Zonesowi się zdarzyły dwa starty na 11 i 10 miejsce. Dzisiaj w ogóle nie wystartował. Tak więc ciekawy jestem tego, co tutaj się podzieje, bo no liczę, że właśnie ta trójka do Emiratów wjedzie z szansami na tytuł i końcówkę skomentujemy z duszą na ramieniu i z emocjami sięgającymi zenitu. Życzyłbym sobie tego, żeby tak właśnie się ten sezon dalej potoczył. Nieważne już, kto wygrał, w sumie mnie to tak średnio mnie to obchodzi jako obiektywnego komentatora, a tutaj liczę na dobrą walkę do końca sezonu. Życzę tobie walki na koniec sezonu. Także wam, drodzy widzowie, dziękujemy bardzo za kolejny oglądany przez was wyścig. Dziękujemy też za zaproszenie dzisiaj do budki komentatorskiej. No i cóż, słyszymy się już za tydzień we wtorek o godzinie 20 na wyścigu o Grand Prix Singapuru. Dzisiejszy wyścig komentowali dla was Sławomir Hejki-Myszkowski oraz Jacobik. Do usłyszenia, dobranoc. Miłego wieczoru.